Spośród tysięcy książek znajdujących się w Bibliotece Muzeum Literatury są takie, które w sposób szczególny łączą losy znakomitych poetów i postaci polskiej historii. Władysław Broniewski i Antoni Słonimski poznali się w latach 20. XX wieku. Poeci zaprzyjaźnili się podczas pracy w Wiadomościach Literackich. W 1943 roku, po burzliwych przejściach, Broniewski znalazł się w Jerozolimie, gdzie w czerwcu został wydany jego pierwszy wojenny tom Bagnet na broń, który został uznany za najpopularniejszą książkę polską na Bliskim Wschodzie i w Anglii. Żołnierze przepisywali wiersze Broniewskiego i nosili je w kieszeniach mundurów lub, tak jak na Bliskim Wschodzie, wpisywali do notesów, które stanowiły część ekwipunku. Podczas wojny Antoni Słonimski napisał wiersz Pozdrowienia dla Władysława Broniewskiego, a ten zadedykował mu dwugłos znajdujący się w tomie Bagnet na broń. Wykorzystując fakt powrotu do Londynu, w którym wówczas znajdował się Słonimski, generała Władysława Sikorskiego z Inspekcji Wojsk Polskich na Bliskim Wschodzie, Broniewski postanowił przekazać przyjacielowi tomik pocztą dyplomatyczną. 29 czerwca 1943 roku wpisał dedykację Antoniemu Słonimskiemu, Przyjaźń, braterstwo, Władysław Broniewski. 4 lipca miała miejsce katastrofa w Gibraltarze, a tomik był jej niemym uczestnikiem. Po wydobyciu samolotu książka odnalazła się w impregnowanym płóciennym worku pocztowym. Słona morska woda odcisnęła na niej swoje piętno i lekko rozmyła dedykację, ale jej nie zatarła. Książka zaś szczęśliwie trafiła do adresata. Realizując ostatnią wolę Antoniego Słonimskiego, tom ten wraz z innymi pamiątkami został przekazany do Muzeum Literatury za pośrednictwem Władysława Bartoszewskiego. Książka zachowała się w nie najlepszym stanie. Brakuje jej okładek oraz strony przedtytułowej, na której znajdował się portret Władysława Broniewskiego autorstwa Feliksa Topolskiego. Widać na niej oczywiście zalania, widać wrzery po zszywkach, które zostały usunięte. Została do niej zrobiona prowizoryczna okładka, na której ktoś napisał Władysław Broniewski. Niestety nie wiemy kto. Nie wiemy, czy była to okładka zrobiona przez samego Antoniego Słonimskiego, czy być może na jego polecenie. Niemniej jednak ktoś wszystkimi siłami starał się zabezpieczyć tę książkę przed upływem czasu. Na szczęście wiemy, jak książka wyglądała pierwotnie, ponieważ w zbiorach bibliotecznych znajduje się tomik, w którym okładka i portret się zachowały.